Czesny, wracaj! Ojojoj, karny? Nie, to był karny przecież, no jak? Czytając frajera, jak to się mówi. Znakomicie, utrzymujemy się przy piłce. Świetne zagranie do przodu, strzał i z pomocy dośrodkowanie do strzału! Oni się ślizgają, korki jakieś mają złe. Ten zawodnik w zasadzie powinien kontynuować akcję sam. O, nie zauważyłem was. Cześć moi drodzy, ja jestem Remek i dzisiaj witam was w kolejnym materiale, gdzie robimy symulację ze specjalnymi gośćmi. Panem Gmochem Jackiem, panem Piotrem Izakiem i z kolejnym fifaczem. Tym razem Lachu, czyli Polska versus Kolumbia. Moi drodzy, ale zanim pokażę wam swojego skilla, tym razem Kolumbią, zostawcie łapkę w górę w tym momencie, jeśli kibicujecie Polakom. Dajcie subskrypcję, jeśli chcielibyście być na bieżąco i napiszcie komentarz, w jakim wy składzie będziecie oglądali mecz Polaków w Rosji. Lecimy do studia LG. Ponownie jesteśmy w studiu LG. Tym razem Polska-Kolumbia. Panie Jacku? No, ja myślę, że wiele się zmieniło w Ameryce Południowej. Lider Brazylia, Argentyna mają przeciwników i właściwie ta hegemonia tych zawsze Argentyny i Brazylii jest absolutnie zachwiana. I Kolumbia między innymi jest takim prekursorem grającym, jeszcze ma pokolenie świetnych zawodników, świetnego trenera, zwariowanego, no bo nie można być trenerem piłkarskim i nie być zwariowanym. Wszystko ma być tu. Wszystko się tu, w głowie. Tu się dzieje w głowie. Powiedz, ale co ci będzie się działo w głowie, kiedy będziesz grał Kolumbią przeciwko Polsce? Mnie się nie pytaj, bo to jak to wyglądało, nie mi oceniać. Ty to będziesz komentował. Ja się cieszę, powiem ci. Ja nie mogę się doczekać, że zobaczycie wygrającą Kolumbią jeszcze przeciwko Lachowi, to już w ogóle. Zobaczmy, jak wyglądała symulacja. Izak będzie komentował, pan Jacek będzie analizował nasze dziwne rzeczy tutaj. Kurde, zagrałbym. Znowu chcesz przegrać? Gadę, tylko chodź. No siema. Siema. Moi drodzy, mamy meczyk. Lachu będzie grał Polską, ja Kolumbią, w której zresztą byłem. Zobaczymy, kto co, gdzie i jak tam powinien. Ja nic nie mówię, ja po prostu zagram swoje. No i oczywiście gramy na stadionie, moi drodzy. No. Gdzie jak nie tutaj, no. Gdzie klimacik jak nie tutaj. Jest klimacik. To jest prawda. Szkoda, że nie na Murawie. Czy to na Murawie się będą działy inne rzeczy teraz? Na Murawie będą się działy inne. Dobra, powodzonka w takim razie. Po zwycięstwie 3-0 z Senegalem przyszła pora na Kolumbię, więc kolejna okazja do zdobycia punktów. Najbardziej się boję analizy pana Gmocha. Każdy ruch jest twój analizowany. No właśnie, to mnie stresuje jeszcze bardziej. Świetny też powrót naszego prawego obrońcy, tam troszkę podcinany, ale utrzymał się na nograch. Dośrodkowanie, to był strzał! Ale grasz na w kierunku bramki. Tak? Chcą wyjść z tą akcją błyskawicznie, to Lachu oczywiście. Co tam się wydarzyło? Dobra, to się muszę odsuwać od ciebie. Ja się boję o własne nogi, znaczy o nogi moich piłkarzy. No bo świetnie Rezi, wow, jak on sobie w obronie radzi. No naprawdę, te początki klasa światowa. Ojojoj, karny? Nie, to był karny przecież, no jak? Żółta kartka, karny. Tego ci... nie no... Say what? A karnego nie ma, dobrze. A i to za czym było? Pytanie za 100 punktów. Twój ulubiony zawodnik z Kolumbii. To jest moja odpowiedź. Udało się wyjście z akcją ofensywną. Podanie! No tutaj chciał odegrać się do naszego środkowego napastnika piłkę, ale zatrzymywany nieprzepisowo i to będzie chyba rzut wolny. Jak ten słupek może ruszyć? Słupek ruszyć? Chłopaki, no w sensie chłopaków. Murek. No i wypuszczenie piłki, Robert. Ach, poprzeczka! Tymczasem jaka piękna kiwka, strzał! Utrzymujemy się przy piłce, świetne zagranie do przodu, strzał i gol! Przy prawym słupku zmieszcza piłkę nasz pomocnik. No proszę, jakie doskonałe podanie. A tego życzymy Polakom, Był Dawid, piękny, byłem w Kolumbii, widziałem jak ci kibice kibicują. Oni żyją futbolem, nie? Oni żyją futbolem. Jeśli tutaj niczego nie wbije Kolumbią, to oni mnie już do kraju nie zaproszą. A teraz faktycznie podaniem zagrał Lacho. Zagrali Polacy, to jest 3-1! Jaka to jest gigantyczna przewaga Polaków! Zagrali troszkę za plecy, ale będzie strzał, jeszcze dribbling! Strzela! Gol! Trafił! Przepraszam, panie Gmochu, jeśli tak mogę odmienić, za ten wstyd. Oni się ślizgają, korki jakieś mają złe. Dobrze, teraz lecimy. Prawo, okej. Okay. Teraz świetnie wyjście, doskonałe, prostopadłe podanie. Jeszcze schodzi do środka nasz pomocnik, dośrodkowanie do strzału, ale broni bramka z Kolumbii. Teraz mamy 3-2 w tym momencie z przodu. No i to może być okazja. Nie, czysto miałem, no! Nie było karnego, świetny, kolejny zwód, ale... Jednak ta praca nie poszła na marne. No to proszę,
Nasz bramkarz nawet wychodzi z akcją ofensywną, co tu się wyprawia? Koniec tego dobrego! Nie, nie, czekaj, jeszcze nie koniec. No, bramkarze, no, szczęsny, wracaj! Czemu moi gracze nie chcą tego? No co się dzieje? Nie! 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 Nasz bramkarz ewidentnie pozazdrościł kolegom z przodu. Jezu, bramkarz po... Nie, no... Wojtek! Ja pierdziel, już się bałem. Jeśli byś to zrobił, to byłby taki wstyd. No jak widać, no w FIFKę raczej grał nie będę. Ale spoko, nie, skończyliśmy przed trzecią. Skończyliśmy. Tak chciałeś. Takiego właśnie wyniku życzę naszym Polakom, jak będą grali w Rosji. Czyli chcąc, nie chcąc się cieszysz z wyniku. No oczywiście się cieszę, no. Co nie zmienia faktu, że nie robiłem tego specjalnie i starałem się stricte, no, żeby jednak coś tam zrobić, ale... To jest moja jedna metoda na przejęcie piłki. O, ślizg, 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 ślizg. Ślizg to jest ostateczność linii obrony. Dlaczego? Dlatego, że siada się na pupcie i z tej pupci już się nie wstanie, jak się zakończy. Zobaczymy, i jest przewaga. Pauza. Tak, tylko problem jest właśnie z tym zawodnikiem. Za szybko wybieg. I to ten musiał tak grać, wybiec, żeby zostawić go na spalony. To jest... No i teraz ten zawodnik w zasadzie powinien kontynuować akcję sam. Otwórz. Ten zawodnik, mając będąc w przewadze, i jak mówię, gdyby zrobił to i poszedł tu i podał, to jest bramka stuprocentowa, a on stąd próbuje lobować bramkarza, mając już kontakt z przeciwnikiem ciało w ciało. Także to jest bardzo trudne technicznie. No i stąd bramki nie było. Otwórz. I stąd bramki nie było, ma pan rację. Ale są również tacy, którzy przewidują, czytają grę i właśnie przechwytują takie podanie. Czytając frajera, jak to się mówi, który albo ma głowę gdzieś tam między nogami i nie kontroluje pola, albo i obrazu nie ma zanotowanego. No ja myślę, że mówić nic nie muszę. Tutaj panowie, może coś powiecie, kilka zdań na temat tego meczu. Wiesz co, znaczy, ja jestem komentatorem, tak? Dla mnie się liczyły emocje i całe szczęście, że ty grałeś Kolumbią, tak. Bo dzięki temu miałem co komentować, miałem się czym ekscytować. Ja, z racji tego, że to była Kolumbia, no to cóż, no lachu cię wciągnął nosem. No bo jak Polska po dwóch meczach wychodzi z grupy, to na bank, to uważam, że to jest osiągnięcie, które ja przewidywałem, że możemy osiągnąć. Bez wielkich obciążeń, aczkolwiek wracam do tego pierwszego meczu, ponieważ ten mecz jest decydujący, a później możemy myśleć o następnym. Już teraz myślimy o Japonii. O Japonii, no jasne. Oby wyszło tak jak w naszych symulacjach, to wszystko w tym odcinku. Zapraszamy do kolejnego, trzeciego, który już niedługo pojawi się na kanale. Tak teraz, dziękujemy, że oglądaliście. Trzymajcie się.